Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: Zapewniam was, o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam. Dotąd o nic w imię moje nie prosiliście. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. O tych rzeczach mówiłem wam w przypowieściach. Nadchodzi czas, że już nie w przypowieściach będę mówił do was, lecz otwarcie pouczę was o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i oświadczam wam, że ja nie będę już musiał wstawiać się za wami. Bo sam Ojciec was kocha, gdyż wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Teraz z kolei opuszczam świat i idę do Ojca. Nadchodzi czas, że już Jezus nie będzie mówił w przypowieściach, lecz otwarcie pouczy o Ojcu. Cóż to znaczy? Ja rozumiem to w ten sposób, że nadchodzi czas, kiedy Jezus będzie do nas mówił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Przypowieści, właściwie wszystkie przypowieści, w jakiś sposób, ten lub inny, zapowiadały mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. A teraz przychodzi czas, bo te słowa Pan Jezus wypowiada w czasie ostatniej wieczerzy, przychodzi czas, kiedy już nie będzie mówił w przypowieściach, tylko teraz to wszystko się dokona. To, o czym mówią przypowieści. Właśnie męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to jest takie otwarte nauczanie o Ojcu. Jezusowe, otwarte nauczanie o Ojcu. Bardziej otwarcie nie można powiedzieć o Ojcu, konkretnie o Jego miłości, o tym, kim dla Niego jesteśmy, skoro wydał własnego Syna za nas. Ale też zmartwychwstanie Pana Jezusa mówi o Jego zwycięstwie. O tym, że Ojciec właśnie przez posłuszeństwo swojego Syna, przez to, na co Syn zgodził się, Ojciec zwycięża. Zwycięża grzech, zwycięża śmierć, zwycięża szatana. To jest właśnie to otwarte pouczanie nas o Ojcu przez Jezusa. I w tej dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus dwa razy mówi o tym, że przychodzi ten czas, kiedy będziemy prosić w imię Jezusa. W owym dniu będziecie prosić w imię moje. I oświadczam wam, że nie będę już musiał wstawiać się za wami. Że dotąd w Jego imię nie prosiliśmy, a prosząc w Jego imię otrzymamy, aby nasza radość była pełna. Cóż to znaczy? Czy prosić w imię Jezusa znaczy po prostu dodać do każdej modlitwy przez Jezusa, tak jak to często jest w modlitwach w mszy świętej na przykład, nie? Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą, Ojcze, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Czy to tylko o to chodzi? Myślę, że nie. Prosić w imię Jezusa to znaczy prosić w taki sposób, jaki jeszcze nigdy dotąd nie prosiliśmy. A jaki to jest sposób?
Myślę, że to jest taki sposób, w którym nasze prośby są formułowane na sposób jezusowy. Są wypełnione Jezusowym Duchem. To są zupełnie inne prośby. My w imię Jezusa nie będziemy prosili o coś, co nie ma jakiegoś naprawdę istotnego znaczenia dla naszego zbawienia. To nie znaczy, że nie powinniśmy prosić na przykład o zdrowie, uzdrowienie, obojętnie kogo. Pewnie najbardziej, najgorliwiej prosimy o uzdrowienie, kiedy choruje ktoś młody, kiedy ta choroba jest jakaś ciężka, po ludzku beznadziejna, w sensie prowadząca po prostu do śmierci, bo lekarze są bezsilni. I oczywiście nie o to chodzi, żeby takich modlitw nie kierować do Boga, tylko że uzdrowienie nawet z najgorszej choroby i to kogoś młodego, jakieś, nie wiem, matki, małych dzieci, nie jest rzeczą naprawdę fundamentalną dla naszego zbawienia, dla zbawienia tej kobiety, dla zbawienia jej dzieci, dla zbawienia kogokolwiek. Czasem może się nawet okazać, że choroba, tak zwana przedwczesna śmierć, właśnie może się jeszcze bardziej przyczynić do naszego zbawienia. Dla mnie prosić w imię Jezusa to jest prosić o to, co jest naprawdę fundamentalne w naszym życiu, ale fundamentalne z punktu widzenia Pana Jezusa. Zgodnie z Jego nauczaniem, zgodnie z Jego wizją nas, zgodnie z Jego wizją człowieczeństwa, po prostu zgodnie z Jego nauczaniem. Pan Jezus prosił Ojca nieraz o różne rzeczy i rzeczywiście, kiedy prosił, przynajmniej mamy w Ewangelii napisane, że za każdym razem, kiedy prosił, no to Ojciec wysłuchiwał. Ale Pan Jezus mówi, że teraz dopiero przychodzi czas, kiedy my będziemy prosić w Jego imię, że tak jakby tamte prośby, nawet jeśli one były przez Jezusa zanoszone, bo był proszony o coś, to nie były właśnie takie prośby. To nie były jeszcze wtedy te prośby, o których Pan Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii. To, co będzie dokonywane, spełnione, bo będzie prośbą w imię Jezusa, w pełnym tego słowa znaczeniu, w imię Jezusa, te prośby spełnione będą po to, aby nasza radość była pełna. Jeżeli są spełniane jakieś prośby typu na przykład uzdrowienie, czy nawet, nie wiem, powiedzmy, że Pan Jezus spełnił prośbę Matki Bożej w Kanie Galilejskiej i przemienił wodę w wino. I z tego, na skutek tego była radość. Tak. I myślę, że każde uzdrowienie niesie ze sobą radość. Ale nie była to radość pełna. Nie była to pełnia radości. Te prośby, które zanosimy w imię Jezusa, które będziemy zanosili przez to, że Go poznaliśmy, że wypełniliśmy się Jego Duchem, Duchem Świętym, to są prośby, których spełnienie daje nam
pełnię radości. A pełnię radości może nam dać tylko zbawienie, tylko życie wieczne, tylko trwanie w Bogu, w miłości. Tak. I tylko w związku z tym tylko te prośby, takie prośby będą prośbami w imię Jezusa. Ale jeszcze raz podkreślę, nie o to chodzi. Pan Jezus nie powiedział, że nie mamy prosić o rzeczy, które nie prosi się w imię Jezusa. I też nie chodzi o to, że nie mamy, prosząc, powoływać się jakby na Jezusa, na przyjaźń z Nim, na Jego miłość, że nie mamy ich kierować przez Jezusa. Jak najbardziej, róbmy to. Tylko pamiętajmy, że czym innym jest prośba formułowana w pełni w imię Jezusa, a czym inna jest prośba, którą formułujemy, kierujemy do Ojca, bo po prostu zależy nam na czymś, bo chcemy jakiejś ulgi, nie wiem, w cierpieniu, bo chcemy jakiejś po prostu takiej radości, która nie jest jeszcze radością pełną, a która jest radością przemijającą. Nie ma nic złego w przemijającej radości, ale chodzi o to, żebyśmy nade wszystko pragnęli radości pełnej, którą można osiągnąć tylko wtedy, kiedy prosimy w imię Jezusa. A w imię Jezusa prosi się tylko o to, co jest absolutnie fundamentalne dla naszego życia.